This incredible all-purpose cleaner can bring your kitchen back to life in 15 minutes and costs just $40. Cześć, witam was, dzień dobry wam wszystkim. Tutaj Ziggy z Teksasu. Bardzo rzadko robię live'y na moim kanale i wiecie co, coś spowodowało, że zapragnąłem takiego live'a. Dlatego, że poczułem, że muszę do was pogadać, muszę z wami się skontaktować i to tak bezpośrednio, żebyście mogli też zareagować, napisać do mnie, co wy myślicie o tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje na świecie. Ale nie chcę zaczynać od takich bardzo ciężkich spraw, chociaż też chyba sobie o tym porozmawiamy. Przede wszystkim was witam, bo widzę, że sporo was jest dzisiaj. 167 osób, no to dużo, jak na taką porę, niedzielne popołudnie. Jeśli jecie obiad, to życzę wam smacznego. Ja jestem na śniadaniu. Mam tutaj cornbread. Wiecie, co to jest cornbread? Na pewno tak. Takie ciasto, wcale nie słodkie, z mąki kukurydzianej, dwie truskaweczki. Kawa do tego, więc cieszę się, że możecie dzisiaj być u mnie na śniadaniu, na kawie. Ale jeśli jecie obiad, to smacznego. Tak, jest z nami Piotrek, nic nie trzeba. Piotrek, pozdrawiamy ciebie i pozdrawiamy twojego brata. Bardzo ciepło, serdecznie, myślę o nim. Myślę o tobie też. Pozdrawiam Śląsk. Kto tam jeszcze? Ktoś był z Suwałek. Ewunia, Hania, o widzę, że jest Australia również. Ola Olejniczak. Ola, zawsze wierna. Kocham cię, Olu. Trzymaj się zdrowo. Macie tam ciężko w tej chwili. Wiecie co, chcę dzisiaj pogadać o wszystkim i o niczym, ale też o tym, żebyście mogli tutaj na czacie napisać do mnie jakieś pytania, nie wiem, czasami pytania zupełnie niezwiązane z tym, co robimy, więc proszę bardzo. A muszę wam powiedzieć, bo dużo było takich pytań. Ziggy, powiedz tak o sobie, skąd się wziąłeś, kto ty jesteś? No to muszę powiedzieć tak, większość z was wie, zna moją historię, jak się tu znalazłem. Ja mam tutaj córkę, mam wnuki, no i przywędrowaliśmy tutaj, dlatego że byliśmy tutaj w pewnym momencie życia mojej rodziny potrzebni, no i tak osiedliśmy. A pytacie, kim jestem, co lubię, co czytam. O, dużo było pytań o to, co ja czytam, jakie książki. Więc ja sobie przygotowałem tutaj dzisiaj, powiem wam tak, bardzo różnorodne. Nie lubię powieści, które są mdłe. Lubię takie soczyste powieści, w których wiele się dzieje, ale dziś zajmują mi moje życie książki raczej bliskie takiej twardej publicystyki, ale też sporo się uczę. Co mam na myśli, mówiąc o twardej publicystyce? Słuchajcie, świetna książka Igora Witkowskiego, tytuł Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości. Ja radzę, jest duża seria tej książek, chyba ich wyszło 20. Widzę, że Suwałki ślą pozdrowienia. Ja was też pozdrawiam. Łódzkie, Saksonia, Wielka Brytania. Cały świat. Dlaczego mówię o tej książce? Słuchajcie, Igor Witkowski, według mnie bardzo ciekawy pisarz. Fenomenalnie napisał, między innymi w tej książce, ale i w wielu poprzednich, dokładnie opisał to, co się dzieje dziś w tych dwóch latach tego szalonego czasu. Igor Witkowski co więcej napisał, co będzie się z nami działo teraz i jeszcze w przyszłości. I tak śledzę to, co on mówi, to, co on pisze. No i w większości to, co on mówi i pisze, sprawdza się. I wiecie co? Żałuję, że te książki nie są bardzo popularne, dlatego że gdybyśmy wyciągali wnioski na podstawie tych książek, wielu rzeczy moglibyśmy dziś uniknąć. No ale cóż, tak żyjemy.
Kiedy zakładałem ten kanał, to miałem sporo wątpliwości. Namówił mnie Andy Choiński do prowadzenia tego kanału, ale wiecie co, ja sobie myślałem tak, Andy, nie jestem dziennikarzem. Bałem się tego, mówię szczerze, bałem się tego, bo nie mam wiedzy dziennikarskiej, nie mam takich zdolności, nie mam takiego talentu. Co więcej, wiedziałem, że będę popełniał mnóstwo błędów. No i popełniał je. I czułem się trochę nie na miejscu, dlatego że, no, słuchajcie, są ludzie, którzy są wykształceni i oni mieli pełnić tą rolę, ten zawód dziennikarza i przekazywać te wszystkie informacje ze świata, komentować i tak dalej, ale dziennikarze zostali gdzieś z drugiej strony albo stoją na okrakiem na barykadzie. Więc pomyślałem sobie, dobra Ziggy, okej, zrób to tak jak potrafisz. I tak to robię, więc macie prawo do krytyki moich działań, do tego co znajduję, co robię, co wam przedstawiam, ale proszę też o popatrzenie na mnie jak nie na zawodowego dziennikarza, a jak na amatora, faceta z Teksasu, który próbuje przekazać prawdę. Ja tą prawdę też odkrywam i wiesz co, mam swój przepis na odkrywanie prawdy. Nigdy od długiego już czasu nie kieruję się w odkrywaniu prawdy rozumem. Kocham taki moment, kiedy mogę się zatopić w takiej krótkiej medytacji i poczuć, czy to, co się pojawiło, czuję sercem, czy też nie. Czy czuję w tym strach, jakieś niskie energie, czy czuję w tym radość, miłość. I to jest mój przewodnik. A nic nie trzeba mówić, że wszyscy popełniamy błędy. Tak, wszyscy popełniamy błędy, bo jesteśmy ludźmi i mamy do tego prawo, prawda? Ale, wiesz, kiedy popełniamy błędy, to warto się zastanowić nad tym, czy ten błąd to jest lekcja, czy też jesteśmy na tyle ślepi, że będziemy ten błąd popełniać cały czas. Bardzo, bardzo cieszę się, że mogę to robić. I wiecie co? Jestem ogromnie rad, że żyję w tym czasie, tych 2 lat, tu i teraz. Ja czułem, że to nadchodzi. Wiesz, przez ostatnie 20 lat pracowałem nad tym. Mam sporo takich książek, które mnie prowadziły. Chcę wam pokazać parę z takich książek. Jedna z takich dla mnie kultowych. Tajne stowarzyszenia i wojna wolnomularzy. I wiesz, to nie tak, że ja jestem nimi zachwycony, ale te książki dały mi ogromną porcję wiedzy do dalszych poszukiwań. Czasami tutaj była wiedza ukryta, nie powiedziana wprost, więc trzeba było szukać kolejnych rzeczy. Takie kolejne rzeczy, czy kolejne książki, no to powiem tak, ja mam cały magazyn takich książek, między innymi Davida Icke'a, Ludzka raso powstań z kolan. Są 2 tomy tej książki i wiesz, kiedy czytałem po raz pierwszy tą książkę, chyba, ja myślę, 7 lat temu, to miałem wiele wątpliwości i ja reagowałem tak, jak wielu z was dzisiaj. Miałem dzisiaj takie maile, ja je zaraz przeczytam, z wieloma wątpliwościami i ja miałem bardzo podobne. Ja mówię, jak ten człowiek, z wieloma rzeczami się zgadzałem, ale z wieloma nie. I myślałem sobie, jak ten człowiek może pisać takie rzeczy, które w zasadzie są nie do sprawdzenia. Skąd on to wie? I paliła mi się tak zwana czerwona lampka. Ale kiedy dziś przeglądam tą książkę, to wiecie co? Ten plan zrealizował się według tego scenariusza, tej książki. To wszystko, o czym pisze David Icke, chyba że są rzeczy, które się jeszcze nie wypełniły. To się stało. Ale nie siedzę tylko w tego typu książkach, bo bardzo lubię książki, które są bliskie fizyki. Znacie mnie trochę, nie? Ja twierdzę, że wszystko to, co dziś się dzieje, to jest wszystko połączone. Nawet duchowość, tak jak mówi pani Danuta Rutkowska, ta naukowiec, kiedy ona mówi o tym, że
nie ma rozdzielenia między duchem a fizyką, a fizycznością, to to jest prawda. Lubię książkę Moniki Rajskiej i Joanny Rajskiej i Jacka Czapiewskiego Hiperfizyka, bo ona nas przybliża do takiego punktu widzenia, do takiego patrzenia na rzeczywistość. Zatem wiecie już, co lubię, jakie książki lubię czytać, czym się otaczam, ale to wszystko pomogło mi na takie dość chyba trzeźwe spojrzenie na życie i na to, co dzieje się dziś. A kiedy patrzymy dziś na ten szalony czas, to jednocześnie przychodzi do nas nadzieja i strach. Macie tak samo? Napiszcie do mnie. Czy czujecie jednocześnie strach i nadzieję? Większość z nas tak. Napiszcie mi to. O, Ania mówi, że też ma książkę Ajka. A Ula mówi, że nie ma w życiu porażek i błędów są... Tak, nie ma porażek. Są błędy, ale te błędy, jeśli wyciągniesz z nich informacje zwrotne, to są nauczką. Natomiast nie ma porażek, zgadzam się. Jeśli jest porażka, to dlatego, że ty ją tak traktujesz, tak przyjąłeś. Ale chcę wrócić do tego odczuwania strachu i nadziei. A dużo się teraz mówi o Kanadzie, prawda? I ja nie będę tego tematu tutaj rozwijał, ale on mi jest potrzebny do tego, żeby pokazać, jak blisko nadzieja jest strachu, a strach nadziei. Marcin i Fragi piszą, że nie mają strachu. Tak, ja też. Dziś już nie. Ale kiedyś byłem bardzo wylęknionym człowiekiem. Bardzo. Przeszkadzało mi wszystko i bałem się, no powiem tak, każdego mojego kroku. Przez wiele lat prowadziłem takie życie. I dlatego nie mogłem mieć dobrych wyników, dobrych efektów, bo żyłem strachem. Mimo, że wydawało mi się, że ja prę do boju, to wiesz, to co było z tyłu na moich plecach, to ta motywacja, to był strach, a nie miłość, a nie radość. Ja to zrozumiałem dość późno, bo ja, wiesz, jestem już wiekowy, a wiek 40 lat, no to jak na faceta to jest dość późno, ale lepiej późno niż wcale. Więc co z Kanadą? Zobaczcie, powstał tam ogromny ruch. Chciałbym was zapytać, co czuliście 7 dni temu, kiedy ten ruch się zaczął? To była sobota, to 8 dni temu. To była sobota, kiedy konwój jechał do Ottawy i kiedy się zbliżał i kiedy się tam pojawiał. Chcecie zapytać, ale nie co czułeś rozumem, co czułeś sercem. Co czułeś sercem, kiedy ten konwój tam wjeżdżał, kiedy relacjonowali go ludzie. Nie mówię tutaj tylko o Agnieszce, wielu innych, czystych Kanadyjczyków, ale i Polaków. Co czułeś? Czułeś bardziej strach, czy czułeś bardziej radość, czy też czasami łzy w oku? Ale zobacz. Po kilku dniach przyszła inna informacja. Ja dostaję wiele takich maili. Informacja taka. Ziggy, to wszystko jest nie tak. Zostaliśmy okłamani. Cały ten ruch jest ustawiony. Ma tam brać udział ten jeden z tych najbogatszych i tak dalej, i tak dalej. No i co teraz ta informacja w tobie wywołała? Nie? Zastanów się. Czy ta informacja o tym, że to jest fałszywe, wywołała w tobie radość, czy też strach? Wywołała niskie energie, czy wysokie energie? Czujesz to? To jest najlepszy sprawdzian. Wejdź w swoje pole serca i poczuj każdą taką informację sercem, a nie rozumem. Ja ci powiem tak. Dla mnie to jest nie ma znaczenia, jeśli nawet tam ktoś wszedł w te szeregi tych ludzi, którzy mają dość tego, co się tam dzieje i dziś całym sercem chcą wolności, to ja to czuję. Ja to czuję sercem, że ci ludzie pragną wolności. Oni są bardzo prawdziwi.
Widzę tam łzy, widzę tam radość, widzę tam wiele ludzi, którzy mają nadzieję. I jeśli nawet, wiesz, tak sobie myślę, jeśli nawet weszli tam ludzie, bo ja nie wątpię, że na pewno będą próbowali to rozwalić. Więc jeśli nawet weszli tam ludzie, którzy to próbują rozwalić od środka, to jak? Spodziewałeś się, że nie zrobią tego? Że oni są tacy głupi? Nie. Ja byłem na to gotowy. I powiem ci tak, część z nas pisze, no tak, ale zobacz, widzisz, co się stało z Solidarnością. My też mieliśmy wielką nadzieję, a zobacz, Solidarność została przyjęta. Okej. Ja też tak myślę. Ale popatrz. Gdyby ci, którzy wtedy... A muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Ja wtedy nie byłem w Solidarności. Ja byłem po drugiej stronie. Ja to obserwowałem. Wiesz, jak się rozbija takie ruchy? Tworzy się małe organizacje, które się nazywają wolnościowymi i te małe organizacje zaczynają siać wątpliwości. O, jak Solidarność zrobi kolejny strajk, to się rozpocznie wojna. Będzie strasznie, będzie głodno, przyjdą wojska ze wschodu i po nas. Ja to wiem, ja to znam. Mam tyle lat, że pamiętam tamten czas i te działania. I muszę ci powiedzieć jedno, że wiem, że to też było sterowane. Ale zobacz, gdyby te organizacje wtedy, które nawoływały do tego, żeby Solidarność przestała to robić i gdyby Solidarność tego posłuchała, gdzie byś dzisiaj był? W jakim kraju? Pomyślałeś o tym? I tu dziś jest tak samo, wiesz? Nie jest to istotne, kto tam do tego wszedł, kto próbuje tam robić zamęt. Natomiast zastanów się też nad tym, czy intencje tych ludzi, którzy dzisiaj próbują ostudzić te wolnościowe zapały, są w twoim sercu, wywołują radość czy strach? Nie myśl rozumem. Pomyśl o tym sercem. Jakie masz uczucie, kiedy, wiesz, spróbuj sobie zamknąć oczy na 5 minut, wejść głęboko w siebie, w serce, przypomnieć sobie ten film, on się chyba nazywa, nie chcę wymieniać nas, ale są takie kanały, które mówią, że to jest wszystko fałsz. Więc przypomnij sobie ten film i poczuj sercem, co w tobie wywołuje. Radość czy strach? A teraz przypomnij sobie te filmy z Kanady. I znów wejdź w serce i poczuj, co one w tobie wywołują. Radość czy strach? I to jest, tak ja badam prawdę. Musimy być obserwatorami, stać, wiesz, tak, żeby obserwować to. No, nie da się tego tak zrobić, skoro jest się tam w środku, w oku cyklonu, tak jak Agnieszka. Ja rozumiem Agnieszkę i jej entuzjazm, dlatego że przez 2 lata ona straciła wszystko, co mogła stracić, jeśli chodzi o pracę. I rozumiem jej zapał do tego, żeby odzyskać wolność. I to dla mnie jest prawdziwe. Więc ludzie, którzy próbują mówić Agnieszce wprost, nie rób tego, bo zatrzymasz dostawy żywności, albo robią to z głupoty, albo robią to celowo. No i teraz jeszcze muszę powiedzieć o jednym. Słuchajcie, jeśli ktoś mówi, że 50 tysięcy ciężarówek jest w stanie zatrzymać dostawy żywności, to słuchajcie, nie znacie Kanady, ani nie znacie Stanów. Na Polskę 50 tysięcy ciężarówek to jest dużo. Ale 50 tysięcy ciężarówek w Kanadzie to jest nikły ułamek. One i tak by nie jeździły, bo miałyby zakaz jeżdżenia, dlatego że ci ludzie nie zrobili tego, czego nie powinni. I rząd o tym doskonale wiedział, że te ciężarówki nie będą jeździć. Rozumiecie ten problem? Natomiast jest milion innych ciężarówek, które dalej jeżdżą. Mieliśmy takie relacje kierowców, między innymi Polaka, który jeździ na daleką północ, dowozi tam żywność, towary, produkty. Ten ruch się nie zatrzymał. Ale zatrzymana jest stolica. Więc tak to wygląda. Alicja Mała pisze, cenzura na tym kanale. Alicja, jaka cenzura? Ja nawet nie mam czasu. Zobacz, wymachuję rękoma. Jestem tu z wami. Jaka cenzura?
Wiesz, Agata 13. Zigi, ale w Polsce nie powinien powtórzyć się ten scenariusz. Ja mam takie pytanie do tych wszystkich, którzy dziś mówią, że ruchy wolnościowe nie powinny nic zrobić. To mam pytanie do was, co chcesz robić? Wiesz, kiedy my tu jesteśmy na tym kanale i rozmawiamy z nauczycielami dla wolności, z lekarzami dla wolności, z naukowcami dla wolności, to powiem ci tak, oni czują się samotni, bo po drugiej stronie jest wielu ludzi prawych, którzy chcieliby się dołączyć, ale się boją. Kiedy to chcesz zrobić? Wiesz, protest i strach nie przyniosą nic dobrego. Ale protest i uczucie radości, miłości i nadziei może zburzyć to, co się dzieje dzisiaj nam ukształtowało w naszym świecie i stworzyć nowy świat. Pamiętaj, że twoje serce i twoje myśli mają moc kreacji. Co chcesz kreować? Strach? Czy nadzieję? Pamiętaj, jesteś kreatorem. Musisz wiedzieć, że oni tam po drugiej stronie nie mają mocy kreacji. Posługują się nami. Posługują się w każdym momencie. Jeśli jest taki wielki protest, ten konwój w Kanadzie, to tamta strona doskonale wiedziała, że musi mieć przygotowany plan, żeby wlać truciznę w to wszystko, wlać wątpliwości, bo będą ludzie, którzy to kupią. No i tak się stało. Mam tylko nadzieję, że tych, którzy kupili tą narrację tego strachu, będzie mniejszość. Ja mam taką nadzieję. Dobrze, zrobiło się poważnie, ale muszę jeszcze z wami tak pogadać na luzie. Słuchajcie, powiem wam tak, bardzo was kocham, wszystkich i bez wyjątku, i powiem ci, że sporo osób, ale tak przyjaźnie, pytało mnie: Zigi, dlaczego ty to mówisz? Czy ty naprawdę kochasz tych ludzi? Wiesz co, gdybym to mówił lat temu 20, to pewnie byłby to fałsz. Ale ja przez te 20 lat wiele zrozumiałem, że my dziś wszyscy jesteśmy jednym. My jesteśmy połączeni. Jak mogę nie kochać ciebie, skoro ty jesteś mną, a ja jestem tobą? My wszyscy jesteśmy połączeni. Wyobraź sobie, jak to działa. To jest nasza myśl, moja myśl, twoja myśl, moja mowa, moje słowa. To jest energia. Wiesz o tym, że słowa są energią i można je nawet, wiesz, słowami możesz zasilnić mały silniczek elektryczny. To się da zrobić. Myślą też. I teraz, kiedy ja mówię, rozmawiam z tobą dziś, a ty jesteś tu po drugiej stronie na czacie, ja widzę, czytam to wszystko, to powiem ci tak. Wiem, że ta energia płynie. To są jak drobne, małe nici, które popłynęły w świat, poszły do ciebie. Od ciebie zależy, czy ty je przyjmiesz. Ale jeśli je przyjmiesz, to ty wysyłasz do mnie energię zwrotną. I ja to czuję. I w tym sensie my jesteśmy jednym. Nie mogę nie kochać samego siebie i kocham, dlatego kocham ciebie. Bo ty jesteś mną. Więc to jest odpowiedź dla tych, którzy się pytają, ale dość dobrotliwie. Zigi, dlaczego ty to mówisz? Czy naprawdę potrafisz kochać wszystkich? Tak. To tak, jakbym nie kochał komórek mojego organizmu. Każda z nich żyje swoim życiem, jest inna, ale nie mogę jej nie kochać, bo jest mną. Kocham to. Chociaż, czy nie mogę? Mógłbym, ale wtedy wiem, że mój organizm mnie też nie będzie kochał. Co on zrobi? Będzie chorował. Okej. Czuję sercem, że to, co dzisiaj się dzieje w świecie, to jest nasza ogromna nadzieja na wyzwolenie się z okowów tego kłamstwa. Ale pamiętajcie o tym, że będą ludzie, którzy będą mówili bardzo słodko i nie będą naszymi dobrymi doradcami. Można ich rozpoznać.
Jest teraz takie modne powiedzenie, zapaliła mi się czerwona lampka. I to jest fajne. Ja pamiętacie, że ja nawołuję na moim kanale do tego, żeby nie wierzyć mi. Nie wierzcie mi. Najlepsza rada to po prostu zróbcie ten eksperyment, który ja robię z każdym takim wątpliwym tematem. Weźcie go na tapetę do swojego serca i poczujcie to. Wiesz, jeśli to może być tak, że poczujesz, że jednak to nie jest twoje, więc zostaw to. Albo to jest fałszywe i okej, zostawiłeś to, albo też jest to rzecz, która w tej chwili nie jest dla ciebie i musisz to zostawić. Taka rzecz może wrócić do ciebie za jakiś czas, tak jak do mnie, wiesz, wróciły te wszystkie twierdzenia z książek, na które nie byłem gotowy wtedy, ale które dziś, kiedy czytam, one się potwierdzają. Ale ja wtedy nie byłem na to gotowy. Paliły mi się czerwone lampki. O co chodzi? Wielu rzeczy nie rozumiałem. To nie znaczy, że ja rozumiem dziś wszystko. Ja na przykład, wiesz, co do Kanady, nie wiem, czy tam biorą udział jakieś siły ciemne, czy nie. Więcej, moja intuicja mi mówi, że tak, że próbują. Byliby głupi, gdyby nie próbowali. Ale siła jest w nas. Ten moment to jest jedyny moment, kiedy my możemy ten wyłącznik włączyć i zmienić świat. Nie będzie już takiego momentu w naszym życiu. Te lata, te ostatnie dwa lata, to były lata nauki. Myśmy się wiele nauczyli. Wielu ludzi dziś, którzy byli jeszcze na początku, po tamtej stronie, dziś jest z nami. Część z nich jeszcze wątpi, ale wiesz, cieszę się i cieszę się też z dwóch powodów. Cieszę się, kiedy dzisiaj dostaję e-maile od moich bliskich przyjaciół, którzy rok temu kręcili mi kółka na głowie. Zigi, co ty mówisz? Przecież widzisz, co jest. Ale dziś oni piszą maile o tym, o czym ja im pisałem rok temu. I wiesz, mógłbym ich próbować powiedzieć niemiłe słowa. Widzisz, a widzisz, mówiłem ci, głupi byłeś, że nie słuchałeś mnie wtedy. Co by to dało? Ja się cieszę, że on dzisiaj doszedł do tego momentu, w którym zrozumiał to, co ja zrozumiałem wcześniej. Co nie znaczy, że ja jestem lepszy od niego. Nie, ja miałem tą sposobność zobaczyć to wcześniej. Ale on widział inne rzeczy. Więc nie oceniaj, nie oczerniaj. Jeśli pali ci się jakaś czerwona lampka, zrób ten eksperyment. Aha, teraz patrzę, słuchajcie, na siebie i widzicie, że ja robię takie gesty różne, prawda? No i część ludzi już do mnie napisało: Zigi, dlaczego ty robisz taki gest? No, miałem na przykład palce tak. To są gesty odruchowe. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Kiedy sobie kładę rękę na rękę i przytulam ją do piersi, to jest gest, że ja jestem blisko serca i że was kocham, że ja przesyłam wam tą energię. Patty Re, Zigi, bardzo mi odpowiada twój spokój, zdolności analityczne i wyłapywanie ważnych słów lub tematów. Dziękuję ci, Patty. Wiesz, długo się tego uczyłem. Ja nie byłem taki. A Fragi pisze, kto się nauczył, ten się nauczył. Masz rację, ale wiesz, nigdy nie jest za późno. Zawsze się można nauczyć. Nic nie trzeba. Piotrek pisze, teraz, tu i teraz idziemy po nokaut dla wolności. Tak, ale wiecie co? Chciałbym, żebyśmy byli przy tym bardzo ostrożni. Na co liczy druga strona? Na co liczy, kiedy zasiewa w nas tą wątpliwość i wlewa tą truciznę tych wątpliwości? Liczy na to, że będzie konflikt. Tak? Że nagle... Tu już nie chodzi o kanały Andy, Zigi, Agnieszka, to nie chodzi o to, ale też, że my się nagle będziemy ścierać i będziemy mówić, kto jest mądrzejszy i kto ma rację. Ja nie podejmuję tej rękawicy, bo ja wiem, dokąd ona prowadzi. Ale to jest ich sposób. Czujesz to? Natomiast to, czego my musimy unikać, jeśli idziemy po tą wolność, tak jak pisze Piotrek, że to jest ostateczny moment, to w tym nie może być agresji. Zobaczcie, co się dzieje w Kanadzie. Tam nie ma agresji.
Mam to z pierwszej ręki. Ja nie mówię tutaj o filmikach, które zobaczyłem na YouTubie. Ja mówię o relacjach bezpośrednio z pierwszej ręki od pastora Artura, od Agnieszki Starkoper, od Bożeny, od wielu innych ludzi, którzy są tam na miejscu. I powiem wam, że były momenty, były dwa momenty, kiedy ktoś tam pomalował pomnik i bardzo szybko go, no chciałem powiedzieć sprzątnięto, nie, po prostu go uziemiono, tego człowieka, i wiadomo, że to była próba destabilizacji. Ale poza tym nie ma takich rzeczy. Jeśli w Polsce miałoby się to wydarzyć i ludzie mieliby pójść do tego konwoju z agresją, z paleniem opon, z atakiem na tych, co nam to robią, to ja się na to nie zgadzam. Ale jeśli miałby to być protest pokojowy, pełny miłości, to jestem za. Mira Klages, dziękuję ci. Zigi, to są mudry palców. Tak właśnie przesyła się w sobie energię. Ty to robisz podświadomie. Dzięki ci za to, kocham cię też. No dziękuję ci, Mira Klages. Nie wiedziałem, ale tak. Prawdopodobnie, bo to robię w momentach, kiedy czuję ogromną energię, którą chcę wysłać do was. Ale nieświadomie. Witam Tarnów. Witam mroźną Kanadę. Ela i Piotr. Ela i Piotr, pozdrawiam was. Miejcie nadzieję. Nie poddawajcie się. Pamiętajcie, że radość, nadzieja, współpraca, współdziałanie to są energie miłości. To, czego nie lubi druga strona, czego nie znosi druga strona, to wysokie wibracje, energia miłości, współpracy. Oni się tego boją. To jest ich strach, bo z tą energią nie mogą nic zrobić. Czujesz to? Jeśli jest energia miłości, współdziałania, współpracy, miłosierdzia, nie ma z nią co zrobić. Ona może tylko budować, ta energia. Nie jest destrukcyjna. Ale jeśli zasiewa się wątpliwość, strach, niepewność, no to jak to odczuwasz? Jakie to są energie? I tu to, taką energią niską możesz zbudować, wykreować agresję. Jeden do drugiego. Tak? Bo zaczyna się wątpliwość, ja ci nie wierzę, ty prawdopodobnie ty mówisz nieprawdę. Co się dzieje? Jest, te energie się zderzają. Więc jeśli chcesz to zrobić, nie wiem, w Australii, w Polsce, w Kanadzie, to rób to na wysokich wibracjach. Czuj to, że idziesz po wolność. Nie ma lepszego czasu jak teraz. Ten czas się już nie powtórzy. Oni o tym wiedzą. Pamiętajcie o tym, co oni mówią. Okno czasowe się zamyka. To nie mówię ja, Ziggy. Okno czasowe dla nich się zamyka, dla nich. Oni wiedzą, że kiedy to okno się zamknie, tu na tej ziemi nie będą możliwe niskie energie. Więc próbują zepchnąć nas jeszcze do tych niskich, ażebyśmy razem z nimi poszli na dno. A Agata Dybuś, Zygi dziś taki uroczysty, jak zwykle pięknie się przywitał. Powiem wam tak, postanowiłem, że założę sobie bolo i taką koszulę prawie jak do kościoła, ale wiecie co? Chciałem was tak podjąć, uroczyście, bo robię bardzo rzadko live'y, ale myślę sobie, że jeśli wam się to spodoba, to będę to powtarzał. Napiszcie mi, czy chcielibyście takie live'y, kiedy po prostu gadam do was, rozmawiamy sobie. Napiszcie do mnie. Tak, Antoni Magryś. A tymczasem na Podkarpaci lądują wojska desantowe USA. Gra globalistów trwa. Tak, słuchaj, pamiętaj, że oni nie mają innych narzędzi poza tym, które wywołują strach. Więc jeśli to jest, popatrz na to z boku, jeśli tam w Kanadzie, ale nie tylko już, powstaje wielki biegun nadziei, to oni próbują stworzyć przeciwny biegun strachu. Ale nie ma na to naszego pozwolenia. Powiem ci tak, jeśli ty dzisiaj powiesz, nie zgadzam się na żadną wojnę w Europie, to jest twoja wola i twoja energia. Powiem ci więcej,
Wyślij do tych wszystkich, którzy dzisiaj straszą, miłość. Zrób to. Ja powiem o tym w jutrzejszym poranniku więcej, ale usiądź. Wejdź w stan modlitwy albo medytacji i wytwórz sobie pole miłości. Wyobraź sobie to jako, nie wiem, jasne, złote światło. I wyślij Kaczyńskiemu, Morawieckiemu, Putinowi, wszystkim przywódcom w Ameryce, na Ukrainie, oblej ich tym światłem i powiedz: daję ci to, kocham cię, ale nie zgadzam się na żadną wojnę. Nie ma naszej zgody. Nie ma. Po prostu my nie wyrażamy już na to zgody. Nie damy się wciągnąć w kolejną wojnę na świecie. To jest nasza wojna, nasza wola. Pamiętaj, dzięki komu oni mogą wojować? Kto idzie na wojnę? Czy na wojnę idą ci, którzy ją wywołali? Zastanów się. Czy na wojnę idzie mięso armatnie, bo się na to zgadzamy? Tylko my pójdziemy na wojnę. Chcesz iść na wojnę, czy nie? Czujesz w tym przesłaniu strach? Jeśli czujesz strach ich nawoływaniem do wojny, to odrzuć to i nie zgódź się. I daj im dużo miłości. Doktor Al Capone pisze: witaj Zygi, a mnie się podobasz, jak masz kapelusz. Uważam, że powinieneś go zakładać na live. Super wyglądałeś. No tak. Wojlap, masz rację. Piszesz: Zygi, mam wrażenie, że wszyscy zapominamy o sile naszej kreacji. Ktoś policzył, że do zmiany w Polsce wystarczy trochę ponad 600 świadomych osób. To jest prawda. To jest prawda. Słuchaj, ale kreacja to nie tylko miłość. Kreacja to też strach. Więc jeśli dziś więcej niż te 600 osób będzie reagowało strachem, no to pozamiatane. Więc musi nas być więcej niż tych, którzy dziś kreują strach. Wiesz, nie chcę ani oceniać, ani oczerniać tych osób, które dziś na kanałach sieją te wątpliwości, bo ja zakładam, myślę, że oni dziś są w błędzie. I tyle. Koniec i kropka. Wysyłam do nich miłość, ażeby uzyskali pełne zrozumienie, jak kreujemy. Anna AWK pisze: nie ma zgody na żadną wojnę. Jest, Ania. Tak. Betty Gabi pisze: Zygi, ja często tak robię. Super. Nic nie trzeba. Tu widziałem, że ktoś mnie zapytał, co to jest bolo. Słuchajcie, to jest taki niby krawat, bardzo modny w Teksasie, Nowym Meksyku. Modny. No, modny wśród tutejszych, bo ludzie, którzy tutaj przybywają do nas z Kalifornii czy z Nowego Jorku, oni mówią, że to jest takie ugly, tak? Czyli takie obrzydliwe. No, jak ty możesz coś takiego nosić? A ja to kocham, słuchajcie, bo wiem, że to wyszło od Native American. Oni używali tutaj kamyków, prawda? Mieli taki sznurek, zakładali tutaj kamyk, robili dziurkę, ściągali sobie, kiedy chcieli być uroczyści. I ja dzisiaj chcę być uroczysty razem z wami. Traktuję to jako bardzo uroczysty moment, kiedy mogłem się na śniadaniu spotkać razem z wami. Ktoś mnie tu zapytał, co to tam jest za chlebek koło tej kawy na moim bagrandzie. To jest taki włoskiego typu chleb z mąki pszenno-żytniej, w którym są zatopione migdały i ma lekki posmak amaretto. Bardzo dobre, suchy. Jak się go ugryzie, to on jest taki no, dość trudny do ugryzienia, ale uwielbiam to. A ja dzisiaj na śniadanie jeszcze nie zjadłem, ale mam, pokazywałem już niektórym, mam dzisiaj cornbread. To jest meksykański chlebek, właściwie chleb ciasto, bez cukru, ale pożywny i bardzo dobry. Co myślę o polskim konwoju wolności? Posłuchaj. Rzecz nie w samym konwoju. Także jak w Kanadzie, rzecz nie w samym konwoju. Rzecz w tym, z jaką intencją ten konwój przychodzi. Jeśli to jest intencja walki i aktu agresji, to ja się na to nie zgadzam. Ale jeśli tam jest intencja miłości, nadziei, radości, to jestem za.
zrozum, że rzecz nie w tych maszynach, które tam stoją, nie w paleniu opon, nie w agresji, oblewaniu farbą, wyzywaniu od najgorszych tych, którzy stoją po drugiej stronie, którzy nam to robią. Pamiętaj, że oni są naszymi braćmi, mimo wszystko. Wyrodzona rodzina, ale my jesteśmy z nimi połączeni. Oni nie mają jednej rzeczy, nie mają empatii. Ale to nie znaczy, że my nie możemy ich kochać, więc zróbmy to w taki sposób, jak uczył nas Jezus Chrystus. I wiesz, teraz nie mówię religijnie, mówię tylko o tym, że miłość może uleczyć wszystko, bo miłość jest energią. Grzegorz Stasiak, pytałeś Zygi, co czułem, jak w Kanadzie jechały ciężarówki do Ottawy. Czułem dumę i miłość i energię, jakiej dawno nie czułem. Grzegorz, ja też. Ja jestem tu dziś w Teksasie, gdzie żyję jakby na zupełnie innej planecie, ale czułem to samo. Nie wstydziłem się łez. Krystyna Manikowska, Zigi, dla mnie jesteś zawsze potrzebny, a wręcz nie wyrażam sobie tego, że nie ma ciebie. Jesteś elegancki, ja uważam, że wygląd nie jest miarą wartości człowieka. No tak, tak też tak myślę. Barbara Brykczyńska, Cecilia, zastanów się nad ich działaniem, jak bardzo odsunęli się od narodu polskiego. Nie wiem, o czym pisała Cecilia, ale myślę, że pisała o rządzących. Wiesz, oni wiedzą, co robią, tak? Ale wiesz co? Na głębszym poziomie jestem pewien, że nie wiedzą, co robią, bo oni krzywdzą samych siebie. Zygi, uwielbiam cię słuchać. No, dziękuję. Dorota Polakowska, zgadzam się, intencja jest najważniejsza. Tak, słuchaj, gdybym ja miał nawoływać do konwoju w Polsce, który jest w intencji, ma być agresywny, to ja jestem pierwszą osobą, która się na to nie zgadza. Nie dodaję energii. Może zrobię jakieś sprawozdanie, a nie będę dodawał energii. Natomiast jeśli tam jest czysta intencja nadziei, miłości i radości w tym, że odwrócimy ten system, to jestem za. Ale nie może tam być agresji. Marysia Manilia, ja też dużo się nauczyłam przez te 2 lata. Dla mnie mega zmiany. Tak, wiesz, wszyscy się uczymy. Ja też się tam uczę. Elżbieta Wiczyńska, po Zigi idziemy do Zygfryda, bo ma nowy live. Tak, serdecznie was zapraszam do Zygfryda. Kocham go jak mojego brata. Nigdy się z nim nie spotkałem na żywo, ale czuję, że z Zygfrydem mamy bardzo bliskie połączenie. W końcu są my Ślązakami. Łukasz, urodziłem się i wychowałem w Krasnym Stawie. Pozdrawiam cię. Mira Klages, ja czułem się tak jak w latach 80. pod stocznią w Gdańsku. No właśnie, słuchaj, czy było coś złego w tych ludziach, którzy pod stocznią w Gdańsku byli pełni nadziei, miłości, kiedy lały się łzy i kiedy ci ludzie walczyli o to, ażeby ich dzieci mogły żyć w wolnym kraju? Czy w tym było coś złego? Ale ja wiem dziś, że ja stałem wtedy po złej stronie, więc dzisiaj nie stanę po złej stronie. Nie zrobię tego. Słuchajcie, dosyć tego odgadania. Jeśli chcielibyście takiego live'u jak ten, ja jeszcze będę 5 minut, to napiszcie do mnie, to będę co jakiś czas taki live powtarzał. Jeśli nie, będzie ok, może od czasu do czasu wtedy. Zapraszam was do pisania komentarzy. Jeśli chcielibyście napisać jakiś komentarz, napiszcie. Zapraszam was też do tego, żebyście napisali do mnie maila, jeśli macie jakiś konkretny komentarz. Czesław Sylwester. Duda pogada z Putinem i Chińczykiem. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Czesław Sylwester, uświadomiłeś mi, że nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy. Pamiętajcie o tym, że to nie jest gra pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. To nie jest gra pomiędzy Polską, Ukrainą a Rosją. To nie jest gra pomiędzy narodami. Słuchaj, level, poziom, na którym są postanawiane te ruchy, jest o wiele wyżej, a narody są wykorzystywane jako tarcza. Rządy są marionetkami. Rządy też wywoływane są
do tablicy jak uczniak. One są tylko tarczą, są marionetkami. Nie daj się nastawić jeden przeciwko drugiemu. Nie bądź przeciwko Rosjanom, nie bądź przeciwko Chińczykom, nie bądź przeciwko Amerykanom. Pamiętaj, wszyscy jesteśmy jednym. To oni próbują to rozgrywać w taki sposób, żeby rzucić na tą szalę ten konflikt, bądź przeciwko drugiemu. Nie daj się w to plątać. Fragi, Zigi, powtarzaj takie live. Bardzo miłe popołudnia z tobą są. A u mnie poranek. Ja z przyjemnością napiłem się kawy z wami. Więc słuchajcie, trzymajcie się. Zapraszam was na kolejny taki live. Nie wiem, czy to będzie za tydzień, czy co dwa tygodnie, ale bardzo mi miło było dzisiaj z wami pobyć, porozmawiać do was. No i zapraszam do oglądania jutro porannika, który będzie w podobnym klimacie. Powiem o nadziei i strachu. Trzymajcie się zatem. Do następnego razu. Życzę wam przyjemnego dnia, dobrej niedzieli.